Trudno w tej sytuacji. Prelekcja jest nieunikniona. Oto profesor Izydor Wód Cyrenajka wygłosi temat. Znaczenie indywiduum w rozwoju społecznym i tragedia upośledzonych. Voilà! Żyjemy w epoce straszliwej, a tak zamaskowanej pewnymi ideami, że człowiek dzisiejszy nie zna siebie. Kłamcy się rodzi, żyje, umiera i nie zna głębi swojego upadku. W każdym razie, tam, dokąd my idziemy teraz, dokąd glochą nas ślepe siły społeczne, to jest ku ostatecznej mechanizacji i zbaranieniu, nie ma przed nami nic. Panuje u nas straszliwy brak prawdziwie genialnych ludzi, to jest czystych znalazł. Jeżeli mamy już raz do diabła ten intelekt, to mamy go dany na to, a nie tylko na to, aby uświadomić sobie ten nasz upadek i nic więcej. Ten sam intelekt może stać się czymś twórczym, odwrócić ostateczną katastrofę. Dopiero cała ludzkość uświadomiona w ten sposób tworzyć może taką atmosferę społeczną, w której powstawać będą mogły indywidua nowego typu. Może to fikcja, ale jedyna, której warto jeszcze spróbować. Już? 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 Mycie dusz! Szorowanie mycie dusz! Już! Przeszedłszy przez czyściec, lśniąca niepokalaną wielą umyta dusza może próbować udać się za swym przewodnikiem do rady.
bo zważcie to dobrze u siebie. Że czy ma być w piekle, czy w niebie? Ni tu, ni tam się nie zbłaźni. Ten, który chodzi do łaźni. Dalej, ludzie byli duchowo zdrowi. Mniej przyspieszenie życia. Siły duchowe indywidualne mniej więcej pozostają te same, a siła społeczna rośnie, stawiając coraz wyższe wymagania standardów pracy i wysiłku, którym indywidua nadążyć nie mogą. Jest człowieku pewne nienasycenie istnieniem samym, które, o ile nie jest zabite nasyceniem nadmiernym pracy, wykonywaniem władzy, twórczości itp. może być złagodzone jedynie przy pomocy narkotyków. Für elende müssen Gelder des Opium geschaffen. Otóż nienasycenie. Uczucie metafizyczne. Metafizyczne. Ale to! O! Narkotyki z początku zastępują pewnym nielicznym osobnikom sztukę, religię, filozofię, mówię oczywiście o nałogowcach jadu z pierwszego rzędu, a następnie wyjaławiają ich, niszczą, kompletnie odgraniczając od społeczeństwa, zamykając ich własnym, niedostępnym świecie obłędnych przeżyć i deformując poczucie ich rzeczywistości do granic, poza którymi wszelkie porozumienie z normalnymi ludźmi staje się niemożliwe. Gość się męczy we wszechświecie. Nie na próżno. Ale przecież... Domózkowe kory! Wstrętne nowotwory. Zamiast nich... Daj nam proponuję jakieś nowe otwory. Różnorodność przeżyć nigdy nie zaszkodzi. Jeśli człowiek się przy tym nie bardzo zazdrodzi, a gdy i to nawet, to i tak nie szkodzi, bo właściwie mówiąc, kogo to obchodzi, hej! Inaczej. Rzecz się ma alkoholem w małych dawkach i nikotyną, ale małe, początkowo, dawki tytoniu i alkoholu uspokajające. W pierwszych fazach nałogu rozszarpane nerwy Europejczyków muszą wzrastać. Następuje systematyczne skrócenie okresu wydajności ludzkiej i postępujące zużycie najzdolniejszych jednostek. Początek palenia i powijania przypada zwykle na okres pierwszych miłości, czyli tak zwanych Weltschmerz. Ra 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 ra.
Wstępnie południa i pełny głębi czystych opotrzeb. W zieleniu podrawym zapomniana studnia, potem obłędne wieczorem i nocem. Błąkają się czasem głodnie bardzo długo, żyją tylko wspomnieniami dawnych dobrych, ale nie tworzą przeważnie nic. Doprowadzą do zaniku woli i prowadzi dalej drogą wyższych, białych niż błędów. Żyjemy tylko raz. Po co sobie czegoś odmawiać? Mnie już i tak nic nie zaszkodzi. A niech tak. Byle tylko dzień przewalił się jako tako. Byle tylko zamazać przed sobą tę niesamowitą grozę życia. A potem wszystko załatwi się samo. A potem długo w noc czyta się paląc niesłychane ilości papierosów głupie powieścidła, oryginalne i tłumaczone, którymi obecnie zalane są nasze księgarnie, aby obudzić się nazajutrz z głową jak kubeł pomyj. Z niesmakiem w ustach, z niesmakiem do życia i tak żyje się jako tako. Z dnia na dzień. Nieznacznie zamieniając się w bezmyślny, galaretowaty twór, zupełnie niepodobny do tego indywiduum, którym się być mógł. Brudny koko Helen powiał. Trzasnął wata lekkim ruchem. Popart cupnął i zliliował. Śmietankowym stał się puchem. Ogłupiony alkoholem i tytoniem osobnik nie może sobie na to pozwolić, żeby odpocząć. Musi szukać coraz bardziej ogłupiających rozrywek, a ma ich pod dostatkiem. Wyczerpane do dna i bez skutku starające się uartystycznić kino, radio, jako radiokręcicielstwo, co najwyżej, jako narkotyzowanie się muzyką w sposób taki, jaki to czyni wyjący pod harmonię pies. Chroniczne, beznadziejne pląsy, ta najpotworniejsza z nieuświadomionych dla dzisiejszych społeczeństw, a do tego jeszcze puchnąca z dnia na dzień codzienna gazeta, której przeczytanie stanowi jedyny poważny wysiłek umysłowy co najmniej 80% ludzkości. O prawdziwym skupieniu mowy być nie może. Praca staje się czysto wewnętrznym szastaniem. Jakoś to będzie.
Szybko załóż ci się tam. Dlatego wzywam rodziców, aby katowali dzieci zaczynające walić, jeśli inaczej do ich przekonania przemówić się nie da. Machia, humagaga, mangakaja, kamakaka. Niech mężowi niewalących nędzią do torkur łącznie żonych uchwalą. Kamakaka, machia, humagaga, mangakaja, kamakaka. Aż żony niech zatruwają, jak tylko one zmieją w maksymalne spożycie muszu, aż póki wszyscy nie rzucą się jadła z tego nawodu. Machia, humagaga,
absolutną prohibicją. Ale? Ale? Muszę przyznać, że alkohol od czasu do czasu załatwia mnóstwo nieporozumień, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Według mnie powinien jedynie być dozwolony do czasu artystom i literatom, którzy w krótkim czasie mogą się wyprztykać. Tak, ale ten problem wobec nieistotności literatury i w końcu, w czasach końca sztuki prawdziwej... Ach! Gdzie te prawdziwki? Już tylko według i same. Widzę, rosną. Traci także na swej jadowitości. Co komu po tym? I czy warto, aby artyści truli się tymi jadami wobec faktu, że ich ostatnich podrygów formalnych nikt już naprawdę nie potrzebuje? Gość się męczy we wszechświecie. Nie na próżno, ale przecie. Różnorodność przeżyć nigdy nie zaszkodzi, jeśli człek się przy tym nie bardzo zamrozi. A gdy i to nawet. To i tak nic nie szkodzi, bo właściwie mówiąc, kogo to obchodzi? Hej. Rzeczywistość. Rzeczywistość. Rzeczywistość rozwiera na nas swą galaretowatą, śmierdzącą paszczę i wlepia w nas szydercze, rozległe w dzikiej rozkoszy oczy. Wszystko to skarykaturowane do podporności i stlaczenia wewnętrznego na skutek po alkoholowej glący. Gdy się obudził, cisza była wkoło. Tylko po rynnach ulewa wciąż dzwoni. Na oknie widzę, najwyraźniej widzę jesienną muchę. Czarny pająk goni. Przypomina pana Tadeusza, ale nie ma to rady. Tylko ulewa porynna wciąż dzwoni. Jesienną muchę, czarny pająk. Tarantula, tarantula, tarantula.
metafizyczną głębię lecę. Zaś świat w jedność trzymam w ręku. Wtem ze zębu mnie życie spojrzy, budzę się strasznie pożny rzęku. Zgroza przejmuje. Buchaja, kabuja.
Mam bóle, bóle, bóle. Glątwa, glątewka. Rozkoszna pałoika. Oto tak zwany Kwartalzeuber. Pijak okresowy. Na którego co pewien czas zachodzi konieczna potrzeba zachlania się na śmierć. Tak zwanego po rosyjsku zapoja. Na dwa typy, których psychika jest ściśle związana z budową ciała. Każdy typ ma swoje dwa przeciwne bieguny.
Szpital wariatów uważa Kreczler za szkło powiększające, przez które patrzeć można na społeczeństwo normalnych ludzi. A więc są astenicy, długa, łodygowata szyja, profil trójkątny, pierś zapadnięta, duże kości i wiązania, budowa szczupła, typ psychiczny schizoid, w ostatecznym rozwoju schizofrenia, fanatyzm, formalizm. Artyści, twórcy religii, ludzie nienasyceni, niezadowoleni metafizycy, wielka różnorodność, krótkie spięcia, nagłe zmiany nastrojów. Góralu, czy ci nie żal? Czasów rudu czerwoszu, sobą przygrywa, a chętna gołowika to tań zaporywa. Góralu, wracaj do chat. Pyknicy, krótkie szyje, głowa nisko osadzona w kierunku piersi, małe kończyny, cienkie brzegury, profil dobrze wyrobiony, typ psychiczny cykloid, w ostatecznym rozwoju cyklopenia, psychoza, cyrkularna, otmani do melancholii i na popór. Wielkie radości i wielkie smutki. Stosunek do życia otwarty. Dusza na rozpaczku. Na rozpaczku. Dobrze. Nie bardzoście się wysiliły na ten speech przez SP i IG. Jak mi się? Ja znam Kreczmera z wykładów jednej intelektualnej labiryndy i wam mówię, że to schizoidalna psychologia. Schizoidy to coraz regilowca, hej, hej! Coraz więcej jest na tym świecie pikników. Masę radio, masę video, masę kino, masę wino, masę brzucho i nieśmierdzące, niecieknące ucho, masę syczko, czego mu trza. A sam w sobie jest ścierwo podłe, głano pogodne, to je pyknie, widzicie? A taki niezadowolony ze siebie. To ino mąd na świecie czyni, żeby siebie przy tym przed sobą wywyższyć i żeby siebie sobie pokazać lepszym niż naprawdę jest. Ino nie być, ino pokazać. I nie lepszym, ino takim fajniejszym, takim wyhyrniejszym, tak! Taki ci to wychyrma przed sobą, a ja to sam nie wiem, jaki jestem. Pyknik czy schizoid. Najbardziej podatni do zaćmienia sobie istnienia są tylko schizoidalne. Pyknicy są w ogóle mniej podatni na działanie wszelkich jad. Gdyż już wypił do dna czarę jadu, zawodu i gorzkich łez, kiedy nerwy stargane już trzymać na wodę brak sił, kiedy chciałbyś na chwilę rozpaczyć zazdrość o łodzi.
Ave Rąż? Biała wróżka. Igiełki rozkoszy. Igiełki śmierci. Igiełki. Nagła jasność błysnęła nagle gdzieś, jakby w samym centrum wszechświata. I ujrzał ten sam pokój, przeistoczony w zupełnie inny świat. Zamknięty, sam dla siebie doskonały. Wiszące na ścianie obrazy, nie drgnąwszy nawet oczy, spuchły i wydały się wewnętrznie o jakiejś cudowności niepojęte. A szare ich barwy błysnęły, jak najpiękniejsza harmonia obrazów Gogena czy Monetta. Jędrek patrzył na Atanazego w triumfie. Każdy prawdziwy drogista znajdował całą rozkosz we wprowadzaniu w ten świat innych. Może! Jakie to cudowne! Nie widziałem nigdy piękniejszej rzeczy od twoich spodni! Nie przeszkadzaj mi! Chcę się nasycić! Niestety! Wszystko się kończy! I kokainowy szał przewałkowuje się też na odwrotną stronę. Staje się męką straszliwą. O tym nie wiedział jeszcze, więc... Nie głupiej tak na punkcie spodni. Wszystko jest takie samo. To cały nowy świat. Czemu dotąd nie wiedziałem, że wszystko może być tak jedyne, tak wspaniałe. I ujrzał, jakby nie w naszej codziennej, poczciwej, ale w jakiejś psychicznie nieewidentowej przestrzeni. Cały pokój. Jako jedną wielką świątynię dziwności. Teraz żył po raz pierwszy może naprawdę w tym innym świecie, o którym marzył. Planety i droga mleczna i wszystkie poza nią krążące mgławice gwiazd wirowały z tą samą matematyczną precyzją, z jaką trwał konieczny nieład tego pokoju. Myśli przelatywały mu przez głowę szybkością błyskawicy. Wziął kolosalną jak na niego dawkę. Jest jeszcze stosunkowo dość wczesny stary. Koko działa na nie jak czas prowizjaki. I zapadł znowu w chwilową ekstazę, obserwując z napięciem zdolnym zabić byka jakiś punkt w brązowo-złotej tapecie, który nie wiadomo czemu wyróżniał się całego wszechświata swoją absolutną doskonałością. Własne, jego ohydne zmierzenia wydawały mu się tak samo piękne i tak samo doskonałe, jak ruch planet wokół Słońca według praw Keplera albo konstrukcja planety Bekelera. Tu nastąpiło szalone wciągnięcie śmiertelnego jadu aż do metafizycznego pędzka! Dla pewnych ludzi sens życia jest tylko w zniszczeniu siebie. Igiełki śmierci! Świat przestał istnieć obiektywnie. Był tylko on i jakaś projekcja nieistotnych obrazów stworzona tylko dla niego. Co diabła? Jestem sam? Skąd ta straszliwa samotność i smutek bez dna? Absolutną nieprzenikliwość jaźni w tajemniczym świecie, którego straszność i obcość staramy się zakryć sami przez to. A więc jeszcze więcej tego świństwa. Jeśli jutro będzie to chce dziś, dziś muszę ruszyć do końca. I wszedł na najwyższe piętro objawień. Tak mu się zdawało. Był tylko nieskończenie wąskim przecięciem dwóch światów. Czasowego, przestrzennego. Obiektywnego bytu i zewnętrznego wszechświata, granicą do nieskończoności. Nie nazwane! Teł złotą zdali, ból walił mu w skronia, zapieczowane alkoholem, na przemian z białą wróżką w serce. Pomotało nerwowym drugcikiem nędzniej 150 razy na minutę, a potem znowu pili.
Olbrzymia twarz trupa ukochanej osoby. Tak jeszcze nigdy nie zaczynał się dzień. Był to dzień na innej planecie. Słuchaj, Jędrek, wszystko mi się przekręciło. Mam wrażenie, że mózg kliknął mi ze 100 razy kozła w czaszce. Wszystko jest inne, podwójne. Ja sam jestem podwójny. Przesadziłeś dawkę, jak na pierwszy raz. I ostatni, możesz być pewien, jak nie zwariuję. Nie tak łatwo zwariować, jak się mówi. Widziałam! Widziałam rycerza bez głowy! W którym miejscu? O, tam, w rogu był odwrócony i pochylony do mnie tyłem. A więc widzieliśmy tę samą rzecz. Tylko że z innej strony. Ja w lustrze widziałem go odwróconego i pochylonego ku mnie czarną jamą pustej szyi. Zbiorowa halucynacja. Proszę się uspokoić. Graj. Zeziu. Ostatnia piosenka w chorobie. Czeski. Gruby. Sentymentalny głos na nutę Titiny. Wszystko my mu dawali, nawet i to z Jankari, lecz my z Mune pomogą, bo pomógł my z Nemoglą. Wykończył te ten facet, jak ten zasadniczącego natury ludzkiej, a pewno i bydlęcej, jest to, że każdy stwór żywy stara się jak najszybciej zapomnieć o rzeczach przykrych, które przeżył, i jak najdłużej bawić się przyjemnych. I nie ma się co dziwić. Znałem kiedyś człowieka, który, gdy się uczył, oznajmiał nazajutrz sobie i innym niebyłość tego faktu i to mu doskonale pomagało w przezwyciężeniu katedriameru moralnego oczywiście, czyli tak zwanego moralniaka. Ale to deklarowanie w pierzchu mści się czasem strasznie. Gdyby osobniku przeżył całą okropność tego alkoholowej piątek, to by mu z pewnością znacznie utrudniło następny występ. Tak, a tak staje przed nim nowa możliwość ucieczki w dal przed odpowiedzialnością. I będzie tak staczał się w dół na samo dno wielkiego alkoholowego papoju. Człowiek nie jest przygotowany do tego, co w nim zrobił jego mózg. Żadne programowe ogłupianie, że przestańce, kino, radio czy sporty wszelakie, że nie wspomnę o innych łamańcach, nie pomogą tu nic, bo wielka machina pędzi coraz dalej, coraz szybciej. Dawniej wystarczały inne środki. Porady księży, powiedz! W ostateczności gabinet eleganckiej restauracji co dawniej wystarczało. Nie wystarcza dziś, niestety. Nie zawsze można dać człowiekowi odpowiednie warunki rozwoju. Na przykład
wyjazdy do Egiptu, czy na polowanko do Sudanu, czy na pierwszorzędne tajlandzkie dziewczynki. Warunki dla rozwiązania nasycenia kompleksu nienasycenia metafizyczno-erotycznego. Tak, chcieli dać mu w ogóle dość zajmującą fabułę dnia codziennego. Trzeba więc na to szukać innych sposobów. Jednym z nich jest psychoanaliza. Ale czy to komu potrzebne, to babranie się w sobie? Dostajemy z tego czystą wiedzę o nas samych i o innych. Wzmożoną świadomym, rozumnym kierowaniem naszym życiem niż przed wymyciem duszy, gdy byliśmy tylko wyrażkami wydlętych poruszeń. Strach jest wielki pan i głód też jest władcą pierwszorzędnym, ale erotyzm jest też potęgą dość wściekłą. Psychologiczna erotomania. A wiesz, dla mnie erotyzm to jest coś takiego piekielnego, że wprost, wiesz, to jest oburzające. Chodź tutaj. Nie, dziecko. Chodź. Ukuj moją straszną chuć. A gdy ją ujrzał, tak w reflektach całą, to już mu wtedy brakowało mało. A gdy zobaczył to, czego nie trzeba, to mu się zdało, że to rąbek nieba. A gdy ją ujrzał, taką całą w groszkach, to mu się zrobiło jak po dobrych proszkach. A gdy ją ujrzał, tak całkiem bez groszku, to mu nie szerzyło nawet dobrych proszków. Nade mną zwisa przepiękna matka. Diabeł bez ciała ciągnie mnie w grzech. Wszystko rządzy utajonej trzaska. Miałam, kochanku, miałam aż trzech. Ja byłam kiedyś piękna, młoda. Ja miałam duszę, a nawet ciało. Wszystkiego dla mnie było mało, a teraz nic już nie zostało. Co za szkoda! Thank you.
Kasia, co w obławce. I to jeszcze tak po kapce. Lecz nie można przecie ciągle, bo by się zmieniło w bungle. Proszę nie myśleć, że wmawiamy ogólną erotomanię wszystkim wymoczkom tego świata. Ale wydaje nam się, że stan tendencji rozmnożeniowej jest w różnych wariantach najbardziej stałym tłem samopoczucia każdego osobnika. I przez ohydny spójnie zupeł zawiązał on ten wstrętny zupeł. Otóż to! Zatłamszone, świadomie, przykre zdarzenie. Niesamowite! Demoniczne działanie węzłowiska najlepiej pokazać można na przykładzie. Pewien pan idzie zerwać ze swoją narzeczoną, która trochę niestosownie się zachowała, robiąc oko do pewnego powiatowego biznesmena. Obmyśli wszystko bardzo pięknie. Jak wejdzie, jak ucałuje ją wspaniałomyślnie oczułko, a potem udrapowany cierpieniem wyjdzie, by już nigdy nie powrócić. Zaznaczmy mimochodem, że pan ten jest psinoidem hiperestetycznym. Nadczłowiek z lekką komponentą cyklotymiczną. Zaznaczmy jeszcze fakt, pozornie nic nieznaczący, wczesnego dzieciństwa tego pana. Oto podczas lekcji francuskiego został, jak to mówią, czynnie znieważony przez pannę Eufrozynę, której bardzo dokuczył. Panna Eufrozyna dała mu lekko w mordkę. A on, zamiast jej oddać, skurczył się w sobie. Z bólu! Nie tyle fizycznego, co moralnego. Panna Eufrozyna to była już jego droga dziewczyna miłość. Otóż zmarł, nie oddał ciosu i po chwili tłumaczył już jakiś kawałek z francuskiego na polski, dusząc w sobie głąbnie rozplątanych uczuć. Faktem wyznaczał stosunek pana X do najróżniejszych spraw życiowych i wiele razy cierpiał ten bardzo z powodu pewnej niezdolności czynu w chwilach istotnych. Tu nie walną w mordę knarza, który mu coś przykrego powiedział. Tam nie zmił jakiejś dary, która go bezczelnie zdradziła. No, okazał słabość wobec urzącego się nad nim przyjaciela. Zakręcone na słowisko w żaden sposób nie mogło się rozkręcić. Aż wreszcie przyszedł czas, że napięcie uczuć wzrosło do odpowiedniego stopnia. A jest? Pan X wchodzi do narzeczonej i zaczyna z nią mówić ściśle według programu. Ale już po paru minutach rozmowy on sam czuje, że plan wymyka mu się z rąk jak nieużyteczna szmaga. I rozpoczyna się dzika fetka! Dawny kompleks węzłowisko działa! Postać narzeczonej zlewa mu się z zapomnianą od wieków nauczycielką i doprowadzony do szału pan X wali. Narzeczoną zapłakaną mordkę i wyzywają od ostatnich prób. Po czym wybiega, zostawiając u niej ulubiony parasol. Będzie mu on potrzebny jako nędzny pretekst do powrotu. I tak wlecze się ten utajony byt węzłowiska naszym czasem życie całe, aż nie natrafi na swe ostateczne wyładowanie. Przeważnie jednak nie następuje to nigdy. Czy znacie córkę Bendereda? Co ma towarów w sklepie? Brud? Kiedyś to będzie Legiera. Lecz teraz to jest istny cud. Zdolność zatłamszania rzeczy przykrych, którą mamy wrodzoną, tak jak zdolność chodzenia czy jedzenia, daje czasem zupełnie negatywne rezultaty. Nie dawała z pewnością takich skutków w zbiorowiskach jaszczurów jurajskich. Człowiek tworzył kulturę,
która przerasta jego siły. Żadnych strzech nie będzie. W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy. I tylko świństwo równomiernie rozpełznie się wszędzie.